No dobrze, słuchaj. Drugie podejście, jeżeli chodzi o test trwałości z ceramikerem. Myślę, że to jest drugie i ostatnie. Tak jak widzisz, jak to wygląda. Auto jeżdżone po mieście nie było myte od ostatniego testu trwałości ceramikera. Także wkładła zasadowa piana, trochę mocniejsza, żeby domyć ten ponad miesięczny brud. Dzisiaj mamy, poczekaj, niech sprawdzę. Pyk. Czwartek, 16 września. No, także ponad 2 miesiące chyba, jeżeli jak nie siedzi. Tu widać, że się broni, tu gdzie leżał ten produkt, z którym porównywałem, tu jest zdecydowanie gorzej. No zobaczmy hydro. No i co? No i nic się nie dzieje, słuchaj. Gruba, mega tafla, gdzie niegdzie coś tam się odrywa. Tak naprawdę... A, jeszcze jedna rzecz. Myte szamponem Neoxala 737. Mam całą piątkę i już tylko nim się bawię, z tego względu, że chcę go sprawdzić, czy rzeczywiście uzupełnia dany panel, czy daną powłokę, wosk. No i jak widać, jest czysty. Nie ma żadnych dodatków, domywa fenomenalnie. A, dla porównania tu jest ten produkt, z którym porównywałem. Jak widać, siedzi. Pięknie się odrywa. No tutaj mamy, no tutaj coś się dzieje, ale to jest, no, patrząc na całokształt, kompletne dno. Kompletne dno. Dobra, z ceramikerem na tym kończę. Zresztą, jak śledzisz Facebooka, chcieli mi wysłać nowszą, ulepszoną wersję, ale że upublikowałem z właścicielem moją rozmowę na Messengerze, stwierdził, że nie wyślę. Trudno. Albo jego strata, albo lepiej dla nich. Tego teraz się już nie dowiemy. No dobra, z mojej strony wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!